Jak doszło do dokumentu wewnętrznego? Ten proces trwał kilka lat. On polegał na stopniowym przeciąganiu liny. Że taki proces się odbywa, wiedziało generalnie relatywnie niewielkie grono ekspertów z NGO-sów i prawników, którzy zajmowali się tym tematem. I podobny proces odbywa się w przypadku tak zwanego nadużywania prawa do informacji. To twierdzenie nie ma jakiegokolwiek pokrycia i ono służy przede wszystkim testowaniu, powiedziałbym, pewnej takiej odporności doktryny, społeczeństwa i takich hermetycznych grup, które zajmują się tym poziomem legislacji, jakim jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Więc to mitologizowane nadużywanie prawa do informacji przechodzi podobny proces w orzecznictwie jak dokument wewnętrzny. To znaczy bada się, bada stosownie i w końcu pojawi się jakaś uchwała NSA, nie daj Boże jeszcze wyrok Trybunału Konstytucyjnego, gdzie półgębkiem ktoś w uzasadnieniu wypowie się, że Trybunał dostrzega czy widzi taką koncepcję, a sądownictwo administracyjne ochoczo podchwyci to jako legitymizację tego rozwiązania. Więc ja zwracam uwagę, że to wymaga również od mojej grupy zawodowej takiego bardzo stanowczego powiedzenia czy oczekiwania od sądów. Proszę bardzo, pokaż, uzasadnij wnioskowanie, które doprowadziło cię do postawienia tezy o tym nadużywaniu dokumentu wewnętrznego. Takich wymogów nie stawiano sądownictwu administracyjnego przy okazji dokumentu wewnętrznego. Więc proszę mi pokazać, apeluję do każdego sędziego sprawozdawcy, który będzie przygotował projekt uzasadnienia poświęconego rzekomemu nadużywaniu prawa do informacji. Pokaż mi w zgodzie z konstytucją, z koncepcją publicznych praw podmiotowych, jakim cudem w ustawie o dostępie do informacji publicznej znalazła się taka konstrukcja prawna, ponieważ ustawodawca nigdy jej tam nie umieścił. Jeżeli nie będziemy tego mówić głośno, to to przeciąganie, powiedziałbym powoli, przesuwanie granicy, rzeczywiście doprowadzi do tego, że my zapomnimy już o tym, że było to czystym wymysłem, powiedziałbym, wziętym z powietrza.